Proszę Państwa, jestem w miejscu, które jest niezwykle ważne nie tylko dla historii Francji, bo katedra w Saint-Denis, która jest za moimi plecami, jest nekropolią francuskich władców, francuskich królów, ale jest także ważnym miejscem ze względu na historię architektury. Wielu historyków architektury, historyków sztuki uważa, że sakralny gotyk rozpoczął się właśnie tu, w Saint-Denis, kiedy to pierwotna romańska, przepiękna katedra została przebudowana w nowym właśnie gotyckim stylu. Niech Państwa nie myli kolor bazyliki w Saint-Denis. Nam wszystkim gotyk kojarzy się z czerwoną cegłą, ale pamiętajmy, że jesteśmy we Francji, gdzie był piaskowiec. W związku z tym tutejsze katedry, czy to właśnie ta bazylika w Saint-Denis, czy o wiele bardziej znana w Polsce i na całym świecie katedra w Notre Dame, były właśnie budowane z tego materiału, co nie oznacza, że jeżeli chodzi o konstrukcję, o zamysł w ogóle całej budowli, nie były budowlami gotyckimi. To one tak naprawdę wyznaczały kierunki rozwoju sztuki sakralnej w tym czasie, z których my bogato czerpaliśmy także na ziemiach polskich. Pozdrawiam sprzed bazyliki Saint-Denis pod Paryżem, do wnętrza, które już teraz zapraszam, bo będą tam niezwykle ciekawe historie o miejscu, które jest fragmentem historii Francji, fragmentem historii świata i przykładem, jak bardzo rewolucja potrafi niszczyć to, co tworzono i budowano przez wieki.